Siema, jestem Akinator i wiem wszystko, nic mnie nie zagnie, nawet twoi widzowie, więc widzu daj łapkę w górę, bo jak nie to cię znajdę i usunę ci konto. Pozdro. Nadszedł ten czas, kiedy muszę zmierzyć się z Akinatorem. Siema, Akinator. No elo. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy Akinator naprawdę zna wszystkich w internecie. Z tego co wiem, da się mnie znaleźć w Akinatorze, ale i tak mimo wszystko dzisiaj to sprawdzimy, bo to jest taka podstawowa rzecz, którą trzeba sprawdzić koniecznie. Ale poza tym chciałbym też sprawdzić, czy zna na przykład inne osoby, o które poprosiłem was na moim Instagramie, na którego was serdecznie zapraszam, ponieważ tam właśnie to wy mogliście napisać mi na story, które przed chwilą opublikowałem, kogo mam znaleźć w Akinatorze. Na Instagramie poprosiłem was o to dokładnie 20 minut temu i na dany moment mamy już naprawdę masę różnych opcji, które możemy wybrać. To się po prostu nie kończy. W 20 minut już daliście naprawdę tak dużo opcji, więc na pewno wszystkich nie sprawdzimy, ale może powstanie drugi odcinek, w którym wrócimy sobie do tych albo dam nowe, po prostu żebyście napisali na nowo na Instagramie, więc zachęcam, wbijcie i wtedy będziecie mogli być częścią następnego odcinka i wpisać kogoś, kogo byście chcieli, żeby znaleźć w Akinatorze. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z jego wiedzą i sprawdzimy, czy na pewno wszystko, dosłownie wszystko, wie. Wiem wszystko, paruwo. Ej, bez takich. Ja przyszedłem, z pozytywną energią i nie mam zamiaru się tutaj wyzywać, okej? Okej. No więc ja nie przedłużam, tylko Akinator, proszę, powiedz, co widzowie muszą zrobić. Zostaw w suba. Dokładnie. Rozpoczynamy wielki test tego, czy faktycznie Akinator jest taki mądry, czy faktycznie wszystko wie i tak dalej. Więc ja nie przedłużam i klikamy od razu zagraj. Mamy, zagraj, pierwsze pytanie, czy twoja postać jest dziewczyną. Zanim jednak do tego przejdziemy, to koniecznie musimy wybrać osobę, którą będziemy szukać, więc ja w tym momencie odblokowuję telefon. Dobra, zacznijmy jakoś tak spokojnie, dobra? Więc po prostu spróbujmy znaleźć mnie, ponieważ są tutaj takie opcje, między innymi Anastazja dała taką opcję, więc dziękuję bardzo. Nie będę tego tutaj stawiał na ekran, bo bym się w tych screenach nie odnalazł po prostu wszystkich, więc po prostu dziękuję Anastazja za podsunięcie pomysłu, żebym to był ja, więc szukamy mnie. Więc czy moja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? O, tu już wchodzimy na bardzo, prawda, taki kruchy grunt, ponieważ no to już wiadomo, że idziemy w dobrym kierunku. No, jestem youtuberem. Czy jest związana z Minecraftem? On faktycznie wszystko wie. On już... O, czy jestem związany z kolorem zielony? No, nie jestem. Czy mam ciemne włosy? Czy to są ciemne włosy? Raczej nie. Idziemy tak. Czy ma ponad milion subskrypcji? Marzę. Marzę o tym, żeby mieć ponad milion subskrypcji. Może kiedyś mi to będzie dane, na dany moment niestety nie. Czy twoja postać uczy analizy matematycznej? Zdecydowanie nie. Czy twoja postać pisze muzykę? Otóż to tak, zdarza mi się, robię sobie nutki jakieś fajne, więc tak. Czy twoja postać używa kamery facecam? Nie, nie używam takiej kamery. Czy twoja postać jest dla ciebie bardzo ważna? Nie wiem, bo domyślam się, że to nie ja, ale jakby, że to nie ja wypełniam, więc... Czy jest dla mnie ważna? No w sumie dla jakiegoś widza, dla jakiegoś fana mógłbym być w sumie. Ale dałem nie wiem, bo nie wiem, kto to dał, więc nie ma sensu. Czy twoja postać nosiła przez większość czasu czapkę? Ja nie wiem, czy wy widzowie pamiętacie. Pewnie niektórzy pamiętają. Ale przez większość mojej kariery na YouTubie towarzyszyła mi ta czapeczka. Ta czapeczka, to był podstawowy equipment moich filmów. Ja zakładałem ją tak, tu leciało się tak i się nagrywało filmy. Teraz aktualnie już się odzwyczaiłem od noszenia czapek. Już ich coraz mniej noszę z tego powodu, że już zaczęło mi to lekko przeszkadzać. W sensie dalej mam czapki, dalej noszę, ale już nie w takiej ilości jak kiedyś nosiłem, więc na dany moment nie używamy. Ale pytanie jest, czy moja postać przez większość czasu nosiła? Czy nosiła przez większość czasu czapkę? I prawda jest taka, że jeżeli to jakiś widz robił, no to na pewno zaznaczył, że tak, ponieważ przez większość odcinków miałem czapkę, więc klikamy tak. Czy twoja postać jest gruba? No niestety nie. Znaczy, na szczęście nie jestem gruby, ale też jestem troszkę za chudy, więc przydałoby się trochę nabrać na masie, tam jak widzicie. Tu, o, są takie, prawda, udogodnienia w tym temacie. Czy twoja postać posiada pojazd? Nie posiadam auta żadnego. Znaczy posiadam rower, ale czy to zaliczamy do pojazdu? Raczej niekoniecznie. Czy ma kolorowe włosy? Kiedyś miałem, aktualnie nie mam. Czy twoja postać lubi pączki? Oj, uwielbiam. Tłusty czwartek to jest jedno z moich ulubionych świąt w roku. Czy twoja postać prowadzi serwisy informacyjne? Nie, serwisy informacyjne, no chyba żebyśmy brali pod uwagę YouTube'a, Instagrama, takie coś. Ale czy to jest serwis informacyjny? Chyba nie do końca, te włosy mi się nie chcą ułożyć. Przepraszam, ale to żyje własnym... Kurde, co jest grane? To żyje własnym życiem, okej? Czy twoja postać należy do twojej rodziny? Zamyślam się, że robił to widz, więc nie.
Czy twoja postać ma kilka kanałów na YouTube? Tak, mam kilka kanałów na YouTube. Czy twoja postać kiedykolwiek miała fioletowe włosy? Nie, nigdy nie miałem. Czerwony garnitur? Nie. Czy pochodzi ze Skandynawii? Nie. Czy twoja postać mieszka w województwie pomorskim? Nie. Czy pojawiła się w piosence? Zależy, co rozumiem pod słowem, czy pojawiłem się w piosence. Bo w mojej tak, ale czy w jakiejś? Dajmy, nie wiem. Czy twoja postać jest myszą? Nie. Czy twoja postać kreśli filmiki o Minecrafcie? Tak, ale to pytanie już chyba było. Coś Akinator ma lekki problem ze znalezieniem mnie, więc wydaje mi się, że... Okej. Okay. Znalazł. Okej, okay, czyli udało mu się. Klikamy, że tak, o mnie chodziło. Szybson, YouTuber. Byłem wyszukiwany w tej grze aktualnie 4165 razy. To jest już dosyć sporo. Ja przyznam, że już próbowałem siebie znaleźć, bo z ciekawości jakiś czas temu sobie to spróbowałem zrobić. Więc jestem w jednym z tych 4000 razy, ale dziękuję bardzo, że są osoby, które mnie znajdują, które chcą mnie znajdywać, więc spróbujcie wy znaleźć mnie i pochwalcie się w komentarzu, czy też wam się udało mnie znaleźć. To przyznam, Akinator, udało ci się. Dzięki. Dobra, nadszedł czas na to, żeby zagrać jeszcze raz. Ponownie jeszcze raz zagrać w tą grę i spróbować znaleźć znowu kogoś, ale tym razem innego. I jest tutaj bardzo dużo różnych osób, które mi podaliście. Między innymi jest Wojan, jest Palion i tak dalej, ale te osoby na 100% będzie znał Akinator, to jest pewne. Pomyślałem, że fajnie by było w tym Akinatorze jednak poszukać osób, których ja nigdy nie szukałem w Akinatorze. Wiem, że Palion i Wojan są znajdywani też, zresztą Dave nagrywał z Akinatora film, więc tam chyba ich szukał. Ja chciałbym polecić w jakieś inne osoby, niekoniecznie z Minecrafta, bo wiem, że je na pewno Akinator zna. Tom też pewnie będzie znał, ale i tak to sprawdzimy na pierwszy, na pierwszy taki strzał poza mną, czyli w sumie na drugi strzał już leci Fagata. Zobaczymy, czy Fagatę jest w stanie znaleźć Akinator. Taką propozycję zaporzuciła nam oczywiście X Hania, dziękuję bardzo. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Z tego, co mi wiadomo, wystąpiła u Zebo ostatnio, ale chyba sama, jako sama nie kręci, bo zresztą jak widziałem ten filmik, to grać w Minecrafta nie umie. Więc klikamy nie. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Tak. Czy twoja postać jest pełnoletnia? Tak. Czy mieszka w Krakowie lub okolicach? Nie wiem gdzie mieszka. Ale wydaje mi się, że Warszawa. Czy twoja postać pojawiła się w teledysku? Nie wiem. Czy twoja postać jest znana dzięki YouTube? Tak. Czy twoja postać ma kolorowe włosy? Aktualnie nie, z tego co mi wiadomo. Jest graczem komputerowym? Nie. Ma włosy koloru blond? Nie, ona jest chyba brunetką jest. Czy twoja... O, coś mieli. Czy twoja postać ma polskie imię? Agata, ona ma chyba. Ona ma Agata? Chyba ma Agata. Bo ma nick Fagata, nie? Ale... Chyba... No tak, ma polskie imię. Czy twoja postać ma chłopaka o polskim imieniu? Nie wiem. Czy twoja postać jest piosenkarką, piosenkarzem? No... Nie, nie jest. Mieszka w domu X. I teraz jest bardzo ważne pytanie, z tego powodu, że nie wiemy, kiedy pytania były wprowadzane do Fagaty, a prawdopodobnie były wprowadzane wtedy, kiedy... kiedy jakby ona była w domu X, więc kliknę chyba tak. Czy twoja postać śpiewa w stylu operowym? Nie? Ma związek z kolorem czerwonym? Nie wiem. Czy twoja postać zna X? Nie wiem. Czy znana dzięki musicali? Teraz to jest TikTok. Czekajcie, czy ona... No coś tam chyba robi, chyba tak. Nosiła aparat ortodontyczny? Nie wiem. Czy brała ślub? Nie. Czy wystąpiła w teledysku? Chyba tak. Ma kocie wąsy? Nie. Czy twoja postać ma wyjątkowo długie włosy? Czy jakoś wyjątkowo długie? Nie, ale ma długie. No chyba tak. Czy twoja postać zastraszyła słabszych? Chyba tak. Nie wiem, w sensie bije tutaj do jakiejś dramy z kamerzystami, tam były jakieś takie dziwne rzeczy. Czy twoja postać mieszka w willi? Nie wiem, raczej nie. Ale dobra, czy twoja postać ma córkę? Nie. No to nie jest Kinga Sawczuk, aka kompleksiara, ale dajmy nie. Czy chce kontynuować? No chce. Czy jest członkiem dwuosobowej grupy? Chyba nie. Jest ruda? Nie. Ma kota? Nie wiem. Nie wiem. Czy postać walczy? Nie wiem, z kim walczy. Może tak, może nie, ale nie wiem. Przyjechała kogoś Co to jest za pytanie? Czy przyjechała kogoś traktorem? Strzelam, że nie. Czy twoja postać ma znanego brata? Nie. Wiem w sumie, ale chyba nie. Akinator jest chyba...
mocno zdegustowany. Czy twoja postać mieszka ze swoją matką? No, nie wiem. W sumie z Fagatem jest ten problem, że ja w sumie nic o niej nie wiem. Czy to moja postać była w Las Vegas? No też nie wiem, czy była. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, dobra. Akinator nie zna Fagaty. Porobiłem się. Akinator, co o tym sądzisz, że z tobą wygrałem? Jesteś głupcem, nic nie wiesz o Fagacie, a oczekujesz, żebym ja wiedział. Aha, no dobra. Dobra, okej. Dzięki. Dzięki, Akinator. Dobra, nieważne. Fagata może nie była najlepszym pomysłem, bo w sumie o niej nic nie wiem, ale dobra, było to było. Ja chciałbym teraz znaleźć kogoś, kogo ja będę bardziej znał, będę wiedział o nim więcej, więc spróbujmy znaleźć może w tym momencie, jak tak sobie tutaj filtruję to, to może spróbujmy znaleźć Zebo. Zebo, skoro była Fagata, a mówiłem o Zebo, to spróbujmy znaleźć coś o Zebo wiem troszkę więcej. Mam nadzieję, przynajmniej, że wiem troszkę więcej. Dobra, spróbujmy, spróbujmy. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Związana z kolorem zielonym? Nie. Czy ma ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTube? Tak. Czy kręci filmiki o Minecrafcie? Tak, kręciła. Kilka kanałów na YouTube? Nie, ma jeden chyba. Czy twoja postać gra w Roblox? Nie. Ma ciemne włosy? Nie wiem. Nosi maskę? Tak, w sumie nosi. Głowę zwierzęcia? Tak. Czy jest w paski? Tak. Tak, to jest Zebo, oczywiście. Zebo był znajdowany tutaj 20 tysięcy razy. To jest dosyć sporo. No dobra, Akinator, nie będę ukrywał. Wiedziałeś bardzo szybko. Dzięki, mówiłem, że jestem geniuszem. Dobra, spróbujmy znaleźć kolejną osobę, więc wchodzę oczywiście w wasze propozycje i znajdujemy, kogo by tutaj można było znaleźć. Może polecę losowo, losowo lecimy z tym, zatrzymujemy i jest uwaga, Yoshi! Ej, ale mi się trafiło, Yoshiego, dobra. Yoshiego znam, więc coś tam będę o nim może więcej wiedział. Okej, spróbujmy z Yoshim. Czy jest dziewczyną? Nie jest dziewczyną. Czy ma coś z zielonym kolorem? Nie. Nie wiem, dlaczego zawsze pyta o kolor zielony. To trochę wygląda tak, jakby Palion był wyszukiwany najczęściej na tym w Akinatorze. Trochę tak mam wrażenie. Czy ma ciemne włosy? Nie. Filmiki o Minecrafcie? Tak. Pisze muzykę? Nie. Znanego brata? Nie. Włosy koloru blond? Tak, teraz ma włosy koloru blond. Jest kobietą? Nie. Polskie imię? Filip. Tak jak ja. To jest polskie imię, chyba. Chyba. Nieważne. Czy twoja postać nagrywa na YouTube ze swoją mamą? Nie. Nie widziałem przynajmniej. Czy gra na Ferajni? Nie. Ma ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTube? No, jeszcze nie. Czy nosiła przez jakiś czas czapkę? Nie. Czy zna mnie osobiście? No, mnie zna, ale domyślam się, że robił to widz, więc... Więc daję, że nie. Albo nie, poprawmy. Dajmy, że tak. Dajmy, że tak. Zna mnie osobiście, dajmy, że tak. Czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? Tak. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? Tak. Czy ma kolorowe skarpetki? Nie wiem. Należy do twojej rodziny? Nie. Jest związana z kolorem żółtym? Nie. Jest pełnoletnia? Tak. Mieszka z rodzicami? Nie. Ma własny serwer? Ma. Prezentuje ciekawostki? Nie. Nosi okulary? Nie. Ma się... Kurde, czy Yoshi ma siostrę? O Boże, ja nie wiem, czy Yoshi ma siostrę. Chyba nie, dajmy tak. No Leaf? No nie. Czy gra w Roblox? Nie. Mieszka z kobietą? Nie wiem. Czy ma zarost? Ma. Związana z Twitchem? Robił streamy na Twitchu? Aktualnie nie robi, no ale dajmy, że chyba tak. Gra w Fortnite? Tak. Mieszka w Doncaster? Nie. Postać ma Discorda? Ma. Dziwne kostiumy? Nie. Czy twoja odgrywa jakąś rolę w policji? Nie. Czy brakuje jakiejś części ciała? Nie. Lubi jeść miód? Nie wiem. Chrapie? Nie wiem. Co jest? Dobra, ej, udało się! Akinator faktycznie znalazł Yoshiego, trochę błądził tymi pytaniami, błądził, ale ostatecznie zdał radę, więc tak, to chodziło o Yoshiego. Yoshi był znajdywany 14 tysięcy razy, więc kurczę, dosyć sporo. No powiem szczerze, Akinator, nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. O ty śmieciu. Ale bez takich, ja cię nie wyzywałem, powiedziałem, że nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz, okej? Okay? Sposób wybierania tutaj osoby losowo bardzo mi się spodobał, więc znowu to zróbmy tak, pum, zatrzymajmy. I osoba, która tutaj jest, to jestem ja znowu, więc może niekoniecznie, zróbmy tak, tu. Okej, okay, no...
Paliona. Teoretycznie wylosowaliśmy. No więc dobra, jak już powiedziałem, że to co będzie, to robimy, no to niech będzie Palion, okej. Czy jest dziewczyną? Nie. Związana z kolorem zielonym? Tak. I on już wie, że to jest Palion. Czy ulubionym kolorem twojej postaci jest zielony? Tak. Czy ma ponad 1 milion subskrypcji na YouTube? Tak. Czy jest ruda? Nie. Koniec. No nie wiem, no. Przecież to było zbyt łatwe. Mam wrażenie, że pytania w Akinatorze są zrobione pod Pawła, dosłownie. Mam takie wrażenie, ponieważ tutaj nieważne co zaznaczysz na początku, kurde. Znaczy inaczej, pytania są tak jakby od razu na początku sprecyzowane do niego. Wygląda to tak jakby był Palion wyszukiwany najczęściej. Był najczęściej wyszukiwaną osobą na Akinatorze. I zobaczmy ile razy był wyszukiwany. Uwaga. 46 tysięcy razy. Wow. To oznacza, że faktycznie wiele osób musiało go szukać i dlatego te pytania daje. Jestem jednej rzeczy ciekaw. Ile razy więcej był wyszukiwany Freeze? Sprawdźmy to. Więc bez teraz patrzenia, bo wiem, że pojawił się również Freeze, więc weźmy Freeza. Nie pamiętam, czy to był, ale dajmy. Czy jest związana... czy ulubionym? Nie. Czy jest dziewczyną? Nie. Ma ciemne włosy? Chyba tak, ma takie, nie wiem, ma ponad 1 milion? Tak, zdecydowanie. Związana z kolorem zielonym? Nie. Czy ma siostrę? O kurde, czy Freeze ma siostrę? On ma chyba braci tylko. Chyba nie. Kreśli filmiki o Minecrafcie? Nie. Nosi maskę? Nie. Posiada jakieś tatuaże? Tak. Mieszka w Krakowie lub okolicach? Tak. Nosi okulary? Nie. Patriarchą? Nie. Jest wężem? Nie. Związana z wiatrem? Nie. Postać grała koncert w Polsce? Grała jeden koncert. Lubi kolor fioletowy? Nie wiem, szczerze mówiąc. Gra w bilard? Gra. Włosy koloru blond i różowego? Tak. Dobra, jest znaleziony Freeze. Pytanie teraz, ile razy częściej Freeze był znajdywany w Akinatorze od Pawła? Sprawdźmy. Ej, niewiele! Niewiele razy więcej! 46 tysięcy był Palion, 56 tysięcy razy jest Freeze. To jest naprawdę niewielka różnica, jak na takie liczby. I jak na skalę ilości subskrypcji. Więc wow, wow, dobra, jestem w szoku. Ale jakby nie było, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Akinatora, gdzie będziemy szukać kogoś, kogo wy jakby dacie mi do losowania na Instagramie, no to koniecznie napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę, żebym widział, że wam się podoba i wbijcie na Instagrama, żeby być na bieżąco, żebyście wiedzieli, kiedy was o coś poproszę, co będę potrzebował do nagrania. Tymczasem dziękuję wam bardzo. Dzięki Akinator za wspólną rozgrywkę. Dzięki frajerze, do zobaczenia następnym razem, jak znowu cię dojadę jak dziecko. Dobra, nie, no ja nie mogę z tobą rozmawiać, ty jesteś tak niekulturalną osobą, że mi się totalnie nie chce z tobą prowadzić jakiejkolwiek konwersacji, okej? Dobra, Akinator dalej mnie wyzywa, ja już nie mam siły, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak chcecie więcej takich odcinków, to dajcie łapkę w górę, mam nadzieję, że nie dojedziecie mnie w komentarzach, tak jak on dojeżdża mnie na odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa!